Cześć, no i witajcie w kolejnym domowym spa. Dzisiaj przygotowałam dla Was dawkę kolejnych nowości. Mam nadzieję, że zostaniecie ze mną, ponieważ będę testowała polską markę Taupa i maseczkę z marchewki. Także mam nadzieję, że takie nowości Was zaciekawią, ponieważ ja już nie mogę się doczekać tych produktów. Naprawdę są bardzo ciekawe, bardzo też proste, łatwo dostępne i moim zdaniem w bardzo atrakcyjnej cenie. Także jeżeli macie ochotę na domowe spa, troszeczkę chcecie się zmobilizować i same wieczorem właśnie zrobić sobie peeling, maseczkę i chcecie się po prostu zrelaksować, no to Was zapraszam do oglądania. Oczywiście pierwszym kosmetykiem, po który będę sięgać, to płyn micelarny marki Taupa i to jest ta seria Green Oils, oczyszczanie. To jest produkt, który jest przyjazny dla skóry wrażliwej, także tutaj nie musicie się obawiać, że będziecie miały podrażnienie, zaczerwienienie po tym produkcie. Przede wszystkim produkty marki Taupa pięknie pachną, ja uwielbiam zapachy tych produktów. Płyny micelarne, toniki po prostu świetnie pachną. Naprawdę aż przyjemnie używać tych produktów. I będziemy zmywać makijaż. Ja słuchajcie, nie mam ostatnio dużo makijażu, używam tylko kremu BB, lekko bronzera. I tak naprawdę to jest koniec mojego makijażu. Muszę Wam powiedzieć, że ostatnio po prostu mam ochotę się mniej malować. Nawet nie robię sobie, słuchajcie, kresek. Też mi piszecie, że naprawdę to ładnie wygląda, także cieszy mnie to niezmiernie. Zwłaszcza, że naprawdę ostatnio są upały. Upały znowu wróciły do Polski, przywiozłam je chyba z Grecji. Chociaż już słuchajcie, tęsknię za wakacjami i tym, że można się przejść plażą i możecie sobie na wiele rzeczy pozwolić, jeżeli chodzi o jedzenie. Zmyję sobie też oczy, pokażę Wam jak ten produkt zmywa oczy. Ja mam dzisiaj tylko tusz do rzęs. Ja takich dużych płatków używam, to jest akurat, zaraz Wam powiem, marki cień, tak? Marki cień z Lidla. No i tak słuchajcie, przyłożę tylko na chwilę, żebyście zobaczyły jak on po prostu zmywa. Chcę troszeczkę rozpuścić tusz do rzędu, mam taką jakby grubszą warstwę tuszu zamiast kresek, to po prostu sobie wolę wytuszować bardziej rzęsy. No i zobaczcie. Nie szczypie mi oko, więc to jest bardzo duży plus. No i zobaczcie, bardzo ładnie też domywa wszelkie zanieczyszczenia i to, co jeszcze zostało nam z tego tuszu. Ja troszeczkę tak od góry, znaczy tak od dołu staram się rzęsy też wyczesać, bo zobaczcie, ile dodatkowego tuszu jeszcze zostaje, także staram się dokładnie wyczyścić mój makijaż. Kolejnym krokiem będzie oczywiście oczyszczenie skóry twarzy żelem i sięgam po micelarny żel do mycia twarzy i oczu marki Taupa, również z serii Green Oils, natomiast dzisiaj go będę testowała troszeczkę inaczej, ponieważ użyję do tego tej myjki, którą Wam pokazywałam. To jest, słuchajcie, myjka marki Etude House. Ona jest bardzo popularna w krajach azjatyckich, to jest taka właśnie azjatycka pielęgnacja. Marka Etude House, naprawdę bardzo dużo robię takich kosmetyków. No i tutaj, słuchajcie, mamy takiego lewka, a tutaj słuchajcie taką buźkę, więc to jest bardzo przyjemny produkt i możecie tak naprawdę dwiema stronami myć buzię. Natomiast ja nie będę dzisiaj używała peelingu, tylko użyję tą gąbeczkę razem z żelem marki Taupa i tą właśnie wierzchnią warstwą, zobaczcie, ona ma taki jakby wypustki, będę jakby peelingowała skórę twarzy, także ja raz, dwa razy w tygodniu używam tej myjki i muszę Wam powiedzieć, że ona mi ostatnio zastępuje po prostu peeling, także jeżeli lubicie takie nowości, a to słuchajcie, nie jest drogie, jest jeszcze w kolorze niebieskim, to myślę, że to będzie bardzo fajna alternatywa. Pisałyście mi wielokrotnie, żeby używać innych produktów do peelingowania ust, więc dzisiaj sięgam po taki produkt Flossleg, on nie jest drogi, więc myślę, że też nie jest szkoda wydać, słuchajcie, na jakiś peeling do ust, zwłaszcza, że one czasami potrafią być drogie. I to jest, słuchajcie, cukrowy peeling do ust. Nie ma chyba konkretnego zapachu, cukrowy. A, o zapachu malin. Daje efekty aksamitne, gładkich i ponętnych ust. Także przechodzimy do peelingu. Ja, słuchajcie, przeważnie tutaj też dobrze peelinguję w kącikach, bo one się najczęściej wysuszają. Mam nadzieję, że, słuchajcie, ten peeling przyniesie ulgę takim spierzchniętym ustom, bo są też często wysuszone przez tematowe pomadki, więc dzisiaj nałożymy sobie serum całonocne właśnie do ust, zaraz Wam je pokażę, ale jest po prostu genialne. Od kiedy ja je użyłam, naprawdę te usta są takie jędrne, takie naprawdę fajnie
się budzić z takimi nawilżonymi ustami rano. Kolejnym etapem będzie nałożenie toniku, ponieważ dzisiaj będę używała maseczki w płaście i ja już kończę mój ulubiony tonik marki Madara. No dla mnie jest to genialny tonik, który przede wszystkim balansuje moją skórę i ona naprawdę się w ogóle nie przytłuszcza w ciągu dnia, także on jej nie obciąża, a wręcz mam wrażenie, że nawilża w tych miejscach, w których potrzeba, natomiast reguluje wydzielanie sebum właśnie w strefie T, także bardzo Wam polecam. Linka będziecie miał na dole, to jest to niektóre naprawdę warto mieć w swojej kosmetyczce i ja muszę Wam powiedzieć, że na pewno go kupię ponownie. No i przechodzimy do maseczki karotkowej. To jest maseczka, już Wam mówię, Fresh Mask Sheet Carrot, maseczka do twarzy w płachcie do jednorazowego użytku z wyciągiem z marchwi, rozświetla, łagodzi i przyspiesza gojenie mikrouszkodzeń na skórka, dzięki czemu poprawia strukturę. No i używamy ją na 20 minut. I dlaczego nałożyłam tonik? Ponieważ składniki, które są zawarte w takich maseczkach, po prostu lepiej się wchłaniają. Więc standardowa maseczka w płachcie. Ja takich maseczek używam 2-3 w tygodniu. Staram się regularnie, zaraz po peelingu. No i jak widzę, że moja skóra nie wymaga właśnie peelingowania, to wtedy sobie po prostu nakładam taką maseczkę, żeby po prostu ją nawilżyć. I jak wiecie, azjatycka pielęgnacja ma to do siebie, że właśnie... O, fajna jest ta maseczka, bo jest taka dłuższa tutaj, w tej strefie pod oczami. Ja słuchajcie, tak ją sobie nałożę. O. O, zobaczcie. Ona jest duża, fajnie, bo czasami mamy właśnie troszkę większą buzię i te maseczki tak jakoś tak ledwo nas zakrywają. O. Tak sobie, słuchajcie, nałożę. No dobra, to do co? 20 minut. I wracam do Was z efektami, chociaż muszę Wam powiedzieć, że te efekty po maseczkach w płachcie najlepiej widać rano. No to wtedy tak, skóra to jest taka promienna, nawilżona, lepiej się rozprowadzają podkłady, lepiej się trzymają, skóra się tak nie przetłuszcza, bo jest dobrze nawilżona, także myślę, że ten efekt naprawdę będzie widoczny, takiego rozjaśnienia rano. Ja przynajmniej bardzo często widzę taki efekt, jak się budzę i naprawdę skóra jest taka fajna, promienna. No dobra, ściągamy maseczkę, 20 minut minęło. Pamiętam Wasze rady, żeby takie maseczki ściągać, jak one są jeszcze wilgotne i nie używać drugi raz. Także maseczka przede wszystkim ładnie nawilżyła skórę, a tak jak mówię, efekty będą rano na pewno takie właśnie, że skóra będzie promienna, rozjaśniona. Nałożę sobie serum do twarzy, to jest Stay Essential marki Annabelle Minerals i nałożę takie 3 pompki. Słuchajcie, nie wiem, czy sobie nie przyznałam na włosy. No trudno. I słuchajcie, będę pomijać okolice oczu, bo nałożę zaraz płatki takie chłodzące, żywe, kolagenowe. Ja uwielbiam takie płatki właśnie w połodowym spa. I troszeczkę wytrę w usta, ale na usta, słuchajcie, nałożę sobie to serum całonocne, które Wam pokazywałam przed wyjazdem, że to jest genialny letni niezbędnik. O, słuchajcie, mam takie puste ręce od tego olejku, że ciężko mi nałożyć ten produkt. O. Delikatnie wklepiemy w usta. Tylko nie wiem, czy mi się wydaje, mam taką białą rzęsę, albo mi się przyczepił. O, słuchajcie, przyczepił mi się płatek. Okej, okay, nałożymy sobie płatki żelowe. I to jest, słuchajcie, kosmetyk, który ja stosuję bardzo regularnie. Uwielbiam takie płatki. One mi, słuchajcie, zastępują taką właśnie maseczkę. Dobra, słuchajcie, nie mogłam ich otworzyć. I one są w takim płynie, więc trzeba uważać, jak je nakładamy, żeby tego płynu nie, słuchajcie, nie rozleć, bo te płatki możecie użyć sobie na drugi raz, włożyć do lodówki. Myślę, że spokojnie dwa razy można takie płatki nakładać. Dajcie znać. O. I słuchajcie, trzymamy te płatki 20 minut. Troszeczkę się ta skóra pod oczami zrelaksuje i nałożymy sobie krem. W sensie płatki widać, że już takie bardziej suche się zrobiły, więc to jest etap, kiedy je zdejmujemy.
i skóra jest taka wtedy, słuchajcie, taka zregenerowana, odświeżona pod oczami. Ja taki efekt bardzo lubię. Natomiast kończąc domowe spa, pokażę Wam krem, który ostatnio odkryłam. Bardzo mi się fajnie go używa i nie spodziewałam się, że będzie taki lekki, szybko się będzie wchłaniał i bardzo ładnie pod nim wygląda makijaż. Absolutnie nie przytłuszcza Wam skóry, twarzy. Mam wrażenie, że bardzo ładnie też nawilża i przez to się mniej przetłuszcza. To jest ten regenerujący krem olejek odżywczy marki Topaz z serii Clean Oils. Muszę Wam powiedzieć, że naprawdę mnie ten kosmetyk zaciekawił i przyjemnie mi się go używa. Początkowo miałam go używać tylko wieczorem, ale jak zauważyłam, że mi nie zapycha, to jest, słuchajcie, pozostałość po kobiecych dniach, więc na to w ogóle nie zwracajcie uwagi. To zaczęłam go używać również rano i on ma taką fajną, lekką formułę. Szybko się wchłania, pięknie pachnie, tak ekskluzywnie bym powiedziała. Użyłam go też pod oczami. No i słuchajcie, domowy spa skończony. Także mam nadzieję, że ten filmik Wam się podobał. No i co? Widzimy się w kolejnym filmiku. I oczywiście chciałam Wam życzyć miłego weekendu, bo ten filmik się pojawi w piątek. Także mam nadzieję, że w sobotę albo w niedzielę zrobicie sobie podobne domowe spa. A jeżeli Was jeszcze zachęciłam, to jeszcze w piątek. Także ściskam Was cieplutko, trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnych filmach. Pa!